W ostatnim filmie wspominaliśmy lepsze czasy w historii letniego Grand Prix i przyjrzeliśmy się krótko jego historii. Dzisiaj skupimy się konkretnie na najciekawszych kalendarzach w historii tego cyklu. Pierwsze sezony letniego Grand Prix były bardzo ubogie, jednak można w nich znaleźć kilka nietypowych lokalizacji, które nie pojawiły się już nigdy później w letnich rozgrywkach. Niekoniecznie chodzi o pierwszą edycję, kiedy mieliśmy tylko konkursy w Hinterzarten, Predazzo i Stams. Ale już w 1995 roku letni cykl gościł konkursy w Kuopio i Trondheim. Nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawialiście, ale tak typowe lokalizacje dla zawodów Pucharu Świata, czy ogólnie dla skoków narciarskich, jak właśnie Finlandia czy Norwegia, nie organizują w ogóle zawodów letniego Grand Prix. Druga połowa lat 90. była więc pod tym względem unikatowa. O ile konkurs w Kuopio w 1995 był w tamtym czasie jednorazowym przedsięwzięciem, o tyle zawody w Trondheim były organizowane regularnie do roku 97. W 1998 do rozgrywek dołączyła Japonia za sprawą Hakuby, która stała się później klasyczną lokalizacją tego cyklu, a rok później do Hakuby dołączyło Sapporo. W roku 2000 mieliśmy powrót Kuopio do kalendarza oraz nieudany debiut skoczni w koreańskim Muju. Zawody nie doszły do skutku ze względu na warunki atmosferyczne. W 2004 roku odbył się pierwszy w historii konkurs letniego Grand Prix w Polsce, a konkretnie w Zakopanem, który padł łupem Adama Małysza. Od tego czasu letnie kalendarze zaczęły wyglądać coraz ciekawiej. Mieliśmy nowe skocznie i coraz więcej konkursów w trakcie lata. W roku 2005 po raz pierwszy w historii mieliśmy do czynienia z aż 7 różnymi skoczniami w kalendarzu, który trzeba przyznać był bardzo przyjemny dla oka. Tym samym rozpoczęły się czasy najbogatszych i najciekawszych kalendarzy w historii Grand Prix. Jednym z najciekawszych był z pewnością ten z 2006 roku. Została wtedy rozegrana pierwsza edycja Turnieju Czterech Narodów, czyli letniego odpowiednika Turnieju Czterech Skoczni. Po zawodach w Hinterzarten, Predazzo, Einsiedeln i Courchevel gościliśmy jeszcze w Zakopanem, pierwszy raz w historii w Kraniu, w Hakubie, Klingenthal i Oberhofie. Letni sezon rozłożony został więc na aż 9 różnych skoczni w 7 krajach. Niemal identyczny i również bardzo interesujący kalendarz mieliśmy 2 lata później, czyli w 2008 roku, kiedy zamiast w Kraniu zawody odbyły się w czeskim Libercu. Reszta lokalizacji pozostała bez zmian. Jednak wszystkie dotychczasowe kalendarze przebił moim zdaniem ten z 2011 roku, który był jednym z absolutnie najlepszych w historii. Na początek mieliśmy Lotos Poland Tour, czyli turniej na skoczniach w Wiśle, Szczyrku i w Zakopanem. Następnie gościliśmy w Hinterzarten, Courchevel i Einsiedeln. Azjatycka część Grand Prix odbyła się standardowo w Hakubie oraz po raz pierwszy w historii w Kazachstanie, a konkretnie w Almatach. Po powrocie do Europy rywalizowaliśmy jeszcze w Hinzenbach i Klingenthal. Daje nam to łącznie aż 13 konkursów na 10 różnych skoczniach w 7 krajach. W letnim Grand Prix 2013 mieliśmy do czynienia z debiutem rosyjskiej skoczni oraz pierwszym przypadkiem w historii, kiedy aż 3 weekendy tego cyklu rozegrano w Azji. Były to konkursy w Hakubie, Niżnym Tagile i Almatach. Był to również jeden z ciekawszych i bardziej rozbudowanych kalendarzy w historii. Zwróciłbym również uwagę na rok 2015 i nieudany powrót Zakopanego do letniego cyklu, a także debiut skoczni w Czajkowskim. W roku 2018 w kalendarzu zadebiutowała skocznia w rumuńskim Rasznowie. Były to pierwsze zawody najwyższej rangi rozegrane na terenie Rumunii. Sam kalendarz nie był jednak wtedy szczególnie ciekawy. Moim zdaniem ostatnie letnie Grand Prix godne uwagi odbyło się w roku 2021. Zadebiutowała wtedy w kalendarzu imponująca skocznia w kazachskim Szczuczyńsku. Poza tym nie był to wyjątkowo ciekawy kalendarz, jednak był to ostatni raz, kiedy gościliśmy w nim azjatyckie lokalizacje. Od roku 2022 stały się one niestety wyjątkowo monotonne i nudne. Mam nadzieję, że w kolejnych latach zaskoczą nas jednak czymś pozytywnym, jak na przykład powrót kazachskich skoczni oraz obiektów Hinterzarten po przebudowie. Sandro Pertile zapowiedział też, że w 2025 roku w ramach letniego Grand Prix powinny się odbyć konkursy na nowej skoczni w Predazzo HS-143. Byłoby to z pewnością miłe urozmaicenie. Tymczasem dzięki za obejrzenie mojego filmu i do usłyszenia w kolejnych.